Cześć, witajcie, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości, a dzisiaj jedziemy. Słuchajcie, to nie jest promocja ani lokowanie produktu, ani mówienie wam, co wy macie kupić. Ja tylko pokazuję wam, co ja zamierzam kupić, dlatego że jest w ciekawej cenie. UPS Grinkel, jak zwykle bateria, to jest standard u mnie. UPS Grinkel. UPS 03, fajnie. No i tu mamy markę Grinkel. Zobaczmy wszystkie cechy. No dobra, Grinkel 2 lata w serwisie sprzedawcy, wolno stojący i napięcia, moc wyjściowa pozorna 1000 W/A, moc wyjściowa czynna 600 W. Napięcie wejściowe 230 V, częstotliwość 50 Hz, zakres napięcia wyjściowego 230 V, plus minus 5 V. Kształt napięcia wyjściowego, modyfikowana fala, sinusoidalna. Czas przełączenia na UPS. To powinno pisać czas przełączenia na akumulatory 2 milisekundy. Czas ładowania 8 godzin. Dlaczego 8 godzin? Posłuchajcie, dlatego że jeżeli ładowanie byłoby szybsze, możliwe jest, że te akumulatory by się zagotowały po prostu. Dlatego lepiej niech się ładują dłużej, a bezpiecznie niech mają się ładować szybko, a eksplodować. Rodzaj gniazd. 2 razy szoku, 2 razy i EC. To jest taki specjalny rodzaj gniazd. Interfejs USB RJ45, czyli możecie równocześnie po USB jak do drukarki podłączyć i po linii RJ45, czyli do internetu. Wymiary 338 x 149 x 162 mm. Waga 7-8 kg. No i dobra, czytamy. Materiały producenta. Zasilacz awaryjny UPS Grinkel 1000 W/A 600 W Power Prof. No właśnie, i tu jest, wiecie, problem. Najwyższej jakości markowy zasilacz. No, on jest średniej jakości. Powiem wam dlatego. Jakość poszczególnych komponentów jest takiej średniej chińskiej jakości. Kątki są nie wszystkie, ale odrobina tam w środku, bo oglądałem, jak gościu opowiadał o tym, jak on jest zbudowany w środku i tak dalej, to no powiedzmy, że są chińskiej średniej wysokiej jakości. Ale akumulatory, to się zgodzę. Akumulatory gwarantujący długi czas podtrzymania, wysoką trwałość i bezpieczeństwo. Tak, tu się zgodzę. Tu firma naprawdę przyłożyła się do roboty. Nowoczesna. Słuchajcie, nowoczesna, oprogramowanie. Chyba ktoś pijany to pisał albo naćpany. Nowoczesne, powinno się pisać nowoczesne oprogramowanie sterujące, a nie nowoczesna. Nie wiem, kto to pisał, chyba sztuczna inteligencja, ale też chyba coś z nim nie w tą stronę. Pozwalające na szybką i intuicyjną obsługę urządzenia. Topologia Line Interactive AVR. Czyli automatyczne stabilizowanie napięć. Z dbałością o detale. No nie jestem przekonany do tej dbałości. Projektując zasilacze UPS, zadbaliśmy o każdy aspekt łączący ze sobą maksymalną funkcjonalność z unikalnym designem. Stworzyliśmy urządzenie, które będzie prezentować się doskonale, wkomponując się w każde otoczenie. Co więcej, aby korzystanie z UPS-a było jak najbardziej wygodne, wyposażyliśmy go w czytelny wyświetlacz. I tu jest informacja klucz. Czytelny, jasny, jebiący na zielono wyświetlacz, którego nie da się wyłączyć, nie da się ściemnić. A, i parametrów na tym wyświetlaczu do chuja, przepraszam, nie da się zmienić. Więc macie zawsze tylko to, co macie na tym wyświetlaczu. Wielu istotnych dla pracy zasilacza parametrach. Jeszcze raz przeczytajmy. LCD. Wyświetlacz LCD, który informuje o wielu istotnych dla pracy zasilacza parametrach. Fajnie. Line Interactive. Powtórzę.
Line Interactive. Zasilacze awaryjne Line Interactive AVR to udoskonalona wersja zasilacza offline, które, tu powinno być, które zostały wyposażone w automatyczny stabilizator napięcia i nie tylko. Chroni przed zanikiem napięcia zasilającego, ale również przed zakłóceniami sieci. Zasilacze te gwarantują pełne bezpieczeństwo każdego sprzętu podłączonego. Chodzi o drukarki, połączenie internetowe RJ45 i sam komputer i monitor. No i ewentualnie głośniki, lampkę nad biurkiem i tak dalej. Zawsze pod kontrolą Kononowicza czy prezesa PiS. By wykorzystać wszystkie funkcje zasilacza UPS marki Greenkel, stworzono dedykowane oprogramowanie pozwalające na zaawansowane zarządzanie urządzeniem. I tutaj mój wtrącony głos. Ta aplikacja powoduje konflikty z kartami graficznymi Nvidia, nawet z takimi jak GeForce. Powiem wam tak, GeForce 550 Ti, takie stare karty też wchodzą w interakcję z tym oprogramowaniem i wywala się błąd blue screen i cały system staje dęba. I nawet mój kolega, który ma 4090 RTX-a, to samo ma. Więc tutaj panowie dali dupy niesamowicie z tym oprogramowaniem. Nie polecam tego UPS-a podpinać kablem USB do drukarki, do komputera, bo ja wam gwarantuję, jeżeli macie karty graficzne Nvidia, to będziecie mieli non-stop wywalane błędy, problemy, więc od razu mówię wam o tym, żebyście tego nie robili. Aplikacja gwarantuje prostą i intuicyjną obsługę, aby korzystanie z niej było, a raczej nie przyniosło najmniejszych problemów. Program udostępnia podgląd w czasie rzeczywistym na dane pomiarowe, w tym napięcia wyjściowe, wejściowe, częstotliwości obciążenia, temperatury urządzenia, pojemności akumulatorów. Zaprogramuj automatyczne wyłączenie systemu. Na jaką cholerę, kurde? Przecież jak zabraknie prądu, to każdy widzi, że nie ma prądu i trzeba wyłączyć komputer. Ustaw powiadomienia oraz ostrzeżenia mailowe w przypadku przełączenia na zasilanie awaryjne. No i to jest te zdjęcie z tej aplikacji, ale to jest chyba ze starej wersji. No i tyle praktycznie. Komentarz jednego z użytkowników komputronika. To jest jego komentarz. Słuchajcie, powiem wam tak, że za takie psie pieniądze, jak to kosztuje, to powiem wam szczerze, nic lepszego nie znajdziecie. To ma, powiem wam tak, oglądałem test tego zasilacza awaryjnego UPS na YouTubie. Gościu nawet go rozebrał do żywego i pokazał, jak akumulatory są tam zrobione, jak to wszystko. No i powiem szczerze, nie jest tragicznie. Jest to, powiem tak, to jest typowy chinol, ale nie jest tragicznie. Myślałem, że będzie o wiele gorzej, ale nie jest tragicznie. Więc szczerze, z ręką na sercu mogę wam go polecić. Tylko broń Boże, jeżeli macie karty graficzne Nvidia, nie podłączajcie tego UPS-a kablem USB do komputera, bo ja wam od razu mówię, że będziecie mieli jesień średniowiecza z dupy. Druga kwestia. UPS, a raczej jego bieda oprogramowanie, nie obsługuje systemu operacyjnego GNU Linux, Ubuntu, Manjaro Linux, Gentoo, Debian, Mint, co tam jeszcze mamy? MX Linux, Sparky Linux, po prostu nie obsługuje. Więc to też wam nie polecam podłączać do komputera z Linuxem, bo po prostu nie będzie wykrywany. Ale powiem wam szczerze, polecam, bo za takie psie pieniądze jak 375 zł i macie moc wyjściową 3x600 W, to powiem wam szczerze, starczy wam zupełności. Ja sobie już dodałem do koszyka, bo będę zamierzał go kupić. I tyle. Trzymajcie się, na razie. Pozdrawiam. Piorun Burza Elektryk. Naczelny inżynier
działające obecnie na wschodzie Polski.